O tym budowaniu nowej, pozytywnej tożsamości miasta opowiedzą zaproszeni goście, prezydent Maciej Gamowski, prezes Grodzkiego Holdingu Komunalnego, który jest odpowiedzialny za projekt, a więc pani Małgorzata Kosińska, a także przedstawiciele naszych spółek, jednostek podległych, pani dyrektor Izabela Piwowarska, pan dyrektor Paweł Maniszewski oraz przedstawiciel szpitala pani Izabela Hirsch-Lewandowska. W takiej kolejności, jako pierwszy z krótką prezentacją pan prezydent, potem w troszkę dłuższym wystąpieniu pani prezes, która też ma swoją prezentację, następnie zaproszeni goście. Proszę bardzo. Tak, bardzo dziękuję. Zacznę od takiego wprowadzenia. W ramach miasta funkcjonuje bardzo dużo jednostek naszych, bezpośrednio jednostek miejskich, jak i funkcjonują spółki. Od wielu, wielu lat każda ze spółek rozwijała, każda też jednostka, jakby swoją indywidualną tożsamość, ale nie do końca się identyfikując z miastem. To znaczy właśnie ta polityka budowy wspólnego wizerunku nie zawsze była spójna. I w związku z tym od kilku miesięcy pracujemy nad ujednoliceniem tego, aby wzmocnić tożsamość wszystkich jednostek miejskich, także i spółek komunalnych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to proces rozłożony na kolejne miesiące i że będziemy robili to w sposób taki ewolucyjny, etapowy. Zaczęliśmy od pewnej diagnozy, z czym powinien nam się kojarzyć Grudziądz i to było punktem wyjścia do budowy tej nowej identyfikacji. Z czym powinien się zatem kojarzyć Grudziądz? Oczywiście jako miasto o bogatej historii, o bogatej tradycji, o bogatej zasobach takich kulturowych, jak Państwo doskonale wiecie, a trzeba to cały czas, myślę, powtarzać, jesteśmy miastem, które ma 730 lat praw nadania praw miejskich, jest miastem o naprawdę bardzo dużym potencjale turystycznym, o potencjale takim historycznym, jeszcze nie do końca cały czas wykorzystany. Jest miastem, powinno się kojarzyć z miastem, z pozytywnym klimatem, miastem przyjaznym. Dalej miastem, które jest doskonale skomunikowane, zarówno poprzez autostradę, ale też i przez kończącą się właściwie budowę trasy ekspresowej S5. Lada moment mamy nadzieję, że ruszy budowa trasy S16, a w jakiejś kolejnej perspektywie budowa kolei dużych prędkości. Czyli będziemy miastem doskonale skomunikowanym, co dzisiaj już przynosi nam efekty, bo jest coraz większe zainteresowanie też inwestorów, aby lokować swoje nowe przedsięwzięcia właśnie w Grudziądzu. Zatem Grudziądz jest miastem z dużym potencjałem rozwoju. Jest też, powinien być miastem kojarzonym jako miasto bezpieczne i przyjazne. Przyjazne dla nowych mieszkańców, przyjazne dla inwestorów, przyjazne dla nowych rozwiązań, chociażby technologicznych. Dalej miastem odpowiedzialnego rozwoju, czyli takie, które też myśli o ekologii. Przed nami bardzo dużo wyzwań, chociażby związanych z prowadzeniem polityki antysmogowej. Ale musimy to robić, bo miasto, które ma być nowoczesne, które ma być zapraszające turystów, musi sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście miasto o skutecznej ochronie zdrowia, nie tylko dla naszego miasta, ale dla całego regionu. Z czym powinniśmy się, jakie wartości powinny kojarzyć się z Grudziądzem? Otwartość. I to chciałbym dzisiaj wielokrotnie powtarzać. Otwartość na turystów, na inwestorów, otwartość na nowe rozwiązania, na nowe technologie, otwartość też na nowych mieszkańców. Dalej otwarci jesteśmy na rozwój, a wszystkie czynniki, które decydują o rozwoju, przemawiają za naszym miastem. Otwarci na nowoczesność, na zmiany, które są nieodzowne i dzisiaj, jak mówi się, to często powtarzamy młodzieży, że jak ktoś się dzisiaj kształci w jakimś zawodzie, to nie wiadomo, w jakim zawodzie będzie pracował za 5 czy 10 lat. Dlatego musimy być przyzwyczajeni i otwarci na permanentne zmiany. Dalej na szacunek do tradycji, na szacunek do tych 700 ponad lat tradycji Grudziądza, a jeszcze też i wcześniejszych. Dlatego w naszych opracowaniach odwołujemy się do historii i tradycji naszego miasta. Otwarci na bezpieczeństwo, na politykę prozdrowotną. Jaki mamy punkt wyjścia? Tak jak powiedziałem, w ramach naszego miasta funkcjonuje bardzo dużo jednostek, ale też i spółek
spółek komunalnych. I do tej pory ta tożsamość się tak trochę rozmywała, ona była bardzo mocno rozproszona. Wiele jednostek miało dość, powiedzmy, archaiczne, czy loga, czy takie już, które dzisiaj powiedzmy, odstają od standardów, i to wymaga właśnie pewnego uporządkowania. Dlaczego to robimy przez holding? Otóż dlatego, że holding zbudował praktycznie takie centrum usług wspólnych dla spółek komunalnych, na razie dla tych mniejszych, przejmując chociażby prowadzenie księgowości, spraw finansowych, ale także właśnie włączając się w budowanie tego nowego wizerunku dla spółek, które w tej chwili obsługuje holding, ale nie tylko dla pozostałych także. To jest pewien punkt wyjścia. Jak chcielibyśmy, żeby docelowo ten nowy wizerunek się kształtował? Tak jak powiedziałem, w naszych wizualizacjach, w naszych opracowaniach nowych logotypów odwołujemy się do Grudziądza jako miasta otwartego. Miasta otwartego, bo to, co jest charakterystyczne dla Grudziądza, to brama wodna, brama, która zaprasza do miasta. I miasto otwarte, to powtórzę jeszcze raz, otwarte na nowych mieszkańców, na nowe technologie, to miasto otwarte na turystów, to miasto otwarte na inwestorów, to miasto otwarte na zmiany. I to się, myślę, doskonale wpisuje właśnie w to, co jest bardzo charakterystyczne dla Grudziądza, to jest odwołanie do naszej historii, do naszej tożsamości. To, co chciałbym podkreślić, wszystkie te grafiki, nowe logotypy zostały przygotowane naszym własnym nakładem. Zrobił to nasz grafik, który pracuje w urzędzie. I to są przygotowane, to zostało przez właśnie tą graficzkę. To macie Państwo przykłady, jak będą w przyszłości wyglądały materiały związane z miastem. Każda spółka oczywiście otrzyma swoją kolorystykę, każda jednostka też swoją identyfikację. To zostało przygotowane, o szczegółach będzie mówiła Pani Prezes. I to, co jeszcze raz chciałem podkreślić, oczywiście to jest wszystko ewolucyjne. To nic tutaj nie chcemy robić z dnia na dzień, aczkolwiek pewne procesy już się zadziały, pewne jednostki już od dawna przygotowywały się do tego. O tym powie zarówno przedstawiciel szpitala, jak i chociażby pan prezes MZK. Więc chcielibyśmy, żeby te nowe działania już były wykonywane zgodnie z pewnym standardem, który został tutaj przygotowany. Proszę zobaczyć, są przykładowe inne. To, co chcielibyśmy też uspójnić, to chociażby strony internetowe, które też dzisiaj jakby są bardzo różne, tak? Ale na pewno nie zawsze podkreślają ten wspólny wizerunek. A budując wspólny wizerunek miasta, też jest to większy, budujemy większy, silniejszy przekaz na zewnątrz. Także jesteśmy postrzegani jako jedna silna drużyna. Przykładowe materiały, oczywiście takie przywieszki. I najważniejsze hasło Grudziądz miastem otwartym. Moja rola, bardzo dziękuję. To już jakby się trochę zakończyło. Pani Prezes powie o szczegółach. Bardzo proszę. Na przełomie 2020-2021 roku Pan Prezes tu poprosił, albo zlecił nam, jako Grudziąckiemu Holdingowi Komunalnemu, takie zadanie: wypracowania spójnej polityki informacyjnej, silnej marki Grudziądza oraz pozytywnej tożsamości miasta. Ja jako Grudziądzanka bardzo tego potrzebowałam, ponieważ z tą naszą tożsamością, identyfikowaniem się z miastem i z tym, co my przekazujemy i jak siebie pokazujemy na zewnątrz, jest bardzo ważne. Pierwsze co, to przystąpiliśmy do diagnozy. Ten proces cały obejmował wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki. Przeanalizowaliśmy nasze dotychczasowe materiały promocyjne, kanały komunikacji oraz procedury informacyjne i bardzo mocno obserwowaliśmy kanały informacyjne, takie poza nami, jakość, rzetelność i skuteczność przekazywanych informacji oraz społeczną reakcję na te informacje. Skutkiem tego jest wypracowanie planu komunikacji i promocji marki Grudziądz.
Zadaliśmy sobie podstawowe pytania. Co jest istotne z punktu widzenia mieszkańców, inwestorów oraz turystów? Kiedy odpowiedzieliśmy sobie na te pytania, okazało się, że mamy gotowe kierunki do dalszego działania. Tutaj są wspomniane te nasze odpowiedzi na to, co jest ważne właśnie dla tych trzech wiodących grup społecznych, które mają wpływ na rozwój każdego miasta. Dla przypomnienia to, co Pan Prezydent powiedział, dziś jesteśmy w takiej sytuacji. Jeżeli weźmiemy każde logo oddzielnie, ono coś znaczy, my się z nim identyfikujemy, ale to nie ma tutaj wspólnoty. Również mamy symbole, które wpisały się w życie w Grudziądzan. Herb, który bardzo szanujemy, powinniśmy szanować, jest wypracowany przez naszych przodków i tutaj ten ukłon dla historii powinniśmy cały czas podtrzymywać. Oraz nowe symbole, które wpisują się coraz bardziej w nasze życie. Grudziądz w nowej odsłonie. Jeszcze raz chcemy podkreślić właśnie tą naszą nową wizualizację, która będzie funkcjonowała we wszystkich podmiotach miejskich, we wszystkich spółkach i nasze wspólne hasło Grudziądz Miasto Otwarte. I narracja wizerunkowa. Co to znaczy Grudziądz Miasto Otwarte? Przede wszystkim jest to hasło skierowane dla podmiotów zewnętrznych, dla turystów, dla inwestorów. Chcemy pokazać im, że jesteśmy otwarci na innowacje, współpracę, rozwój, nowoczesną edukację, rozwój oferty sportowej, kulturalnej i społecznej. Wiadomo, że te wszystkie dziedziny życia są ważne, może nie dla każdego tak samo, ale one powodują to, że możemy się w wielu kierunkach bardzo dobrze i zrównoważenie rozwijać. Otwieramy bramy miasta dla inwestorów, nowych mieszkańców, pracowników i turystów. To jest narracja skierowana do osób tak zwanego zewnętrznych, spoza miasta Grudziądza. Natomiast mamy też narrację wizerunkową dla naszych mieszkańców. Grudziądz to przede wszystkim moje miasto. Każdy powinien zacząć od siebie, co o nim mówi, jaki przekaz nadaje, dlatego że my czytamy o sobie, ale też o nas czytają inni. Jak moje miasto, to i twoje miasto, a w końcu i nasze miasto. Wychodziliśmy z tego, że budujemy wspólną tożsamość, czyli budujemy wspólnotę, czyli budujemy nasze miasto. I tutaj zachęcam do tego, aby wszyscy byli ambasadorami Grudziądza, aby swoje działania oparli na tym, że tak jak my o sobie mówimy, tak nas inni czytają. Co przed nami? Jesteśmy w tej chwili w końcowej fazie wdrażania wizualizacji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego i niedługo będzie też to zakończone w spółkach. Natomiast dalej to nacisk na komunikowanie się, na komunikację. Przede wszystkim wypracowanie modelu spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które już w holdingu jest wypracowane, natomiast jeszcze nie jest wdrażane. Wypracowanie modelu działania w sytuacjach kryzysowych. Nie mówimy tutaj o takich sytuacjach jak pandemia czy jakaś klęska żywiołowa, ale takich naszych codziennych sytuacjach. Brak kierowców, brak lekarzy, jakieś nasze wewnętrzne problemy, które urastają do wielkiej roli, a ja chcę tutaj jako pracownik wieloletni Grudziądzu i dla Grudziądza chcę przekazać, że nikt nie działa z nas, żeby czegoś nie zrobić albo zrobić źle. Każdy popełnia błędy i my też musimy mieć czas na działanie. Wdrożenie, ocena efektywności i wdrożenia procedur naprawczych. My nie jesteśmy też omylni, jak my wdrożymy tę wspólną komunikację, ona również będzie podlegała jakiejś ocenie, no i programowi naprawczemu. No i wiadomo, sytuacja na świecie, w Polsce, w Grudziądzu się zmienia i będziemy na bieżąco dostosowywać się do zmieniających uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. I główne hasło holdingu i myślę, że tutaj Pana Prezydenta, idea, którą nam przekazał, Grudziądz to my. Wszyscy bądźmy ambasadorami Grudziądza i zapraszamy Państwa do współdziałania. Tak, nasza działalność bardzo szeroka jest skierowana zarówno do mieszkańców, jak i do turystów i właśnie przez to wpisujemy się jakby w to hasło Miasta Otwartego. Ujednolicenie jakby wizerunku naszego miasta wpłynie tak jakby na siłę przekazu. Między innymi u nas będzie się to objawiało chociażby w materiałach, jakie wydajemy corocznie i rozdajemy, sprzedajemy turystom. Te wszystkie materiały dotychczas, one, każdy z nich ma inny wygląd, inną szatę graficzną. Zostanie to wszystko ujednolicone i każdy, kto weźmie do ręki materiał wydany przez miasto, przez informację turystyczną, będzie miał pewność, że jest to publikacja firmowana przez Urząd Miejski
i będziemy w ten sposób włączać się w budowanie tej wspólnej marki naszego miasta. Nie, nie ominie, z czego ja się osobiście cieszę. W jednym z logotypów, którego Państwo jeszcze nie widzieli, będzie on używany do promocji miasta. W jednym z tych logotypów zagoszczą tramwaje jako stały składnik tego logotypu, z czego ja się najbardziej cieszę. Ten nowy element komunikacji został już przeniesiony na tramwaje, które w tej chwili jeszcze się produkują. Pierwszy z tramwajów będzie nosił nową szafę graficzną na sobie z odpowiednią nazwą własną. Będzie to tutaj UAN w przypadku pierwszego tramwaju. Natomiast w przypadku kolejnych decyzji, co będzie nośnikiem, powiedzmy, kolejnych treści, jeszcze nie zapadły. Jeżeli chodzi o samą spółkę, jednym z projektów na pewno nowa strona, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców, zwłaszcza w sytuacji zmiany rozkładów jazdy, bo to jest potężny generator ruchu na naszej stronie, więc to też będzie taka forma promocji nowych logotypów i nowych rozwiązań wizerunkowych. Po stronie spółki, powiedzmy, żadnych większych utrudnień w zakresie wdrożenia tej procedury czy też nowych logotypów nie przewidujemy. Same tramwaje z nowymi logotypami powinny się pojawić na grudziąckich ulicach w pierwszym kwartale przyszłego roku. My jako szpital, nasi pracownicy medyczni, niemedyczni, każdego dnia ciężko pracujemy na rzecz pacjentów z regionu, ale również z Grudziądza. Jeśli chodzi o projekt, projekt nam się bardzo podoba, ponieważ my jesteśmy dumni z tego, co robimy i chcemy, żeby właśnie szpital kojarzony był z Grudziądzem. Bardzo podoba nam się ten projekt, chociażby też ze względu na to, że przewiduje współpracę pomiędzy spółkami a jednostkami i chcemy właśnie wspólnie razem działać na rzecz pacjentów i także mieszkańców Grudziądza. Jesteśmy spójna do dyspozycji. Polityka informacyjna, czy dotąd ona nie była spójna, była rozbieżna, no bo jakiś cel jednak tego jest, żeby to stworzyć. Panie prezydencie. Może nie tyle, że była rozbieżna, ona powinna być rzeczywiście spójna. Musi być przepływ informacji pomiędzy jednostkami, co już jest, ale to jeszcze cały czas nad tym pracujemy. Muszą być uspójnione logotypy, żeby na przykład, no, dajmy na to MZK, tak jasno się kojarzyło z miastem, ale też żeby przenosiło tą personalizację na przykład na nowe wozy tramwajowe, to o czym mówił prezes. Chcielibyśmy, żeby one były oznaczone na przykład, czy to wóz spadają jako kawalerzysta, czy można tutaj nadawać inne imiona czy innych bohaterów, patronów poszczególnych wozów. A wracając do tej komunikacji, tutaj musimy to poprawić. Mamy na przykład kilka profili facebookowych, one nie zawsze się kojarzą z miastem. Musimy to po prostu uporządkować i jest jeszcze tutaj dużo do wykonania i pokazywać, że jesteśmy jedną wspólną korporacją, a siła jest właśnie w połączeniu naszych działań, tak, aby budować pozytywny przekaz na zewnątrz, dlatego że Grudziądz tego potrzebuje. To, ale on nie był dotąd pozytywny. On był pozytywny. On był pozytywny. Z tej perspektywy, nie. Co potrzebne, tak się stało, że buduje pan nową markę na bazie troszkę Cash Group, bo ona też była tak promowana. Czy była taka potrzeba, czy właśnie tej spójności nie ma, czy instytucji... W pewnych obszarach nie ma spójności, bo jak Państwo spojrzycie na przykład na logotyp MZK, to nie chciałbym tutaj oceniać tego, to jest logotyp sprzed kilkunastu lat, on jest dość archaiczny, tak, nie przystaje do dzisiejszych standardów. Podobnie jest z logotypem na przykład ZDM-u. Dzisiaj tutaj nie ma przedstawiciela ZDM-u, ale wiadomo, jak ważny jest ZDM i komunikowanie przez ZDM, na przykład spraw, które dzieją się na naszych ulicach, zmian organizacyjnych. Tego mieszkańcy na co dzień oczekują, więc pewne rzeczy musimy tutaj usprawnić. Chcielibyśmy właśnie zbudować jedną wspólną stronę też internetową, która będzie też miała, dzisiaj tego nie ma, takiej spójności. Zawsze to może odkładaliśmy na później, były ważniejsze rzeczy. Dzisiaj jakby po tej analizie podjęliśmy właśnie tego typu działania, że trzeba to i tak odświeżyć. A żeby to odświeżyć, to róbmy to razem. Będzie ten efekt wzmocniony. To, o czym mówiła pani Iza, to chociażby szpital. Szpital musi się otwierać na nowych pracowników. Musi pozyskiwać tych nowych pracowników. To są nowi mieszkańcy.
bo mamy świadomość tego, że aby zaspokoić potrzeby naszych pacjentów i żeby szpital się mógł rozwijać, to musi się oprzeć na pozyskaniu nowych pracowników, nowych mieszkańców Grudziądza. I my musimy pokazywać właśnie nasze miasto jako nowoczesne, jako świetną placówkę, ale właśnie też pokazywać to w sposób taki spójny. Czy przez to uda się rozwiązać problemy szpitala? Nie, ale uda się wzmocnić pozytywny przekaz naszego miasta. I takie jest tutaj zadanie. Ten przekaz był pozytywny, jest pozytywny, ale wymaga to jeszcze wzmocnienia. I to, co robimy, to jest de facto pewnym standardem, który robią także inne samorządy. Mam wrażenie, że niestety jesteśmy tutaj troszkę opóźnieni, ale tak jak powiedziałem, było wiele innych ważniejszych może rzeczy, ale teraz przyszedł czas na tego typu też działania. Nie możemy być z tyłu w stosunku do innych, tak? Bo my też konkurujemy na pewnym rynku, na tym rynku właśnie pozyskiwania czy inwestorów, czy pozyskiwania pracowników też, bo inwestorzy wtedy będą zainteresowani Grudziądzem, kiedy na przykład będą wiedzieli, że mają tutaj specjalistów, tak? A ci specjaliści, no musimy ich też pozyskać. A mamy świetny punkt wyjścia. Bo to, co powiedzieliśmy, jesteśmy miastem o bardzo bogatej historii, tożsamości. No, jesteśmy świetnie zbudowani. Tak, ale właśnie. Komu powierzono zaprojektowanie tego? Czy to jakaś firma zewnętrzna, która pojawia się gdzieś na przykład w szpitalu, czy wręcz przeciwnie, tutaj wykorzystano zasoby ludzkie ratusza i instytucji placówek działających właśnie przez. Zdecydowanie wykorzystano zasoby ratusza. Szczegółowo powie pani prezes. Tak jak powiedziałem, całą grafikę przygotowała jedna osoba, która jest zatrudniona w ratuszu. Oczywiście holding posiłkował się też firmą zewnętrzną, nie bez przyczyny, dlatego że czasami warto skorzystać takie spojrzenie z zewnątrz. Tak? My czasami się poruszamy w pewnych takich zamkniętych bańkach, a kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz, to ma trochę inne spojrzenie. I to jest połączenie pracy naszej tutaj, wewnętrznej, z wykorzystaniem naszego potencjału, absolutnie. I myślę, że jest to zrobione na bardzo dobrym poziomie. I też wykorzystaniem zasobów zewnętrznych. Ale szczegóły to pani prezes. Czy było kosztowne zadanie? Pani prezes, szczegóły. Tak, jeżeli chodzi o zatrudnienie, no to nie zwiększyliśmy zatrudnienia. Natomiast ja, kiedy pan prezydent przekazał nam tą informację i to zadanie do realizacji, usiadłam się w gabinecie i się zastanawiałam, czy na rynku grudziąckim jest ktoś, kto nas poprowadzi, kto ma otwarte spojrzenie. Bo obawiałam się, że nie, skoro tyle lat, znaczy nie była ta informacja zła i tak dalej, ale mogłaby być zawsze lepsza. I właśnie kiedy tak myślałam, ja w tym czasie byłam też w Krakowie, tam widziałam właśnie tramwaje, które mnie bardzo zaintrygowały, może taki przykład, no może mały, ale to od tego się zaczęło. Tam nazwa Krakowiak była czymś takim, co ja spowodowało, że to się wyróżniło. I wtedy właśnie rozpoczęłam poszukiwania firmy zewnętrznej, która będzie to realizować i między innymi właśnie firma, która wdrażała tą wizualizację w Krakowie oraz w Wielkopolsce. Jest to firma SM Media. .pl z panią Joanną Stec na czele i ona jakby wiodła główny prym, jeżeli chodzi o nie tyle znaki graficzne, bo to tak jak tutaj pan prezydent powiedział, to robił pracownik urzędu, ale bardziej spojrzenie na zewnątrz i jest autorką tego hasła, które mi się bardzo podobało w momencie, kiedy zobaczyła bramę. Myślę, że tutaj w Grudziądzu zbyt jesteśmy stłoczeni, żeby to tak wymyślić. Myślę, że to się bardzo fajnie spisało i wpisało i po prostu my tutaj, no ja jestem dumna i zarówno z logotypu, jak i z tego hasła, które są wspólne. I to była zatrudniona ta osoba. W związku z tym, że tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci, pewnie takie pytanie padnie, za ile? Pomyślałam, ile taka osoba, która będzie zatrudniona, mowa o pracę, będzie chciała zarabiać. Koszt, przeliczając na pracownika, to jest 5,5 tysiąca brutto miesięcznie, tak? Razem przez ten czas rocznej współpracy to jest 80 tysięcy złotych. A jak wygląda współdziałanie z tą firmą, która już wcześniej została zatrudniona w szpitalu? Tam dyrektor szpitala wydał już ponad 200 tysięcy. To znaczy tak, ja czytam prasę, jestem z Grudziądza, interesuję się wszystkim. W związku z tym wiem, o jaką firmę chodzi. Natomiast ta firma, znaczy współpracują z nami wszystkie jednostki. Wszystkie jednostki mają swoich przedstawicieli, przepraszam,
swoich przedstawicieli i rozmawialiśmy ze wszystkimi. Najpierw rozpoczęliśmy od tego, że wystosowaliśmy do wszystkich podmiotów miejskich, spółek, jednostek samorządu terytorialnego i tutaj do Urzędu Miasta, żeby każda firma wytypowała osobę do kontaktów, która jakby wskaże nam kierunki działania z ich perspektywy. I między innymi ta firma, jedyna współpraca jaka była, to od strony szpitala oraz tutaj ze względu na współpracę z MZK też było, jak rozmawialiśmy na temat tramwajów, właśnie to ta firma nam wskazała, że już w tej chwili zaczyna się dziać i zaczyna być malowanie tramwajów, wtedy po prostu też współpracowaliśmy z tego zakresu, natomiast ta firma nie jest zatrudniona w żaden sposób i nie współpracuje bezpośrednio ani z Holdingiem, ani żadną inną tutaj naszym działem i tak dalej. Także ale prezydent spotkał się z przedstawicielem tej firmy tydzień temu, prawda? Ja się spotykam każdego dnia, mam tysiące spotkań. Już mam pytanie do prezydenta, czy to nie jest w pewnym sensie falstart, bo na tych slajdach było coś takiego, że co przyciągnie do Grudziądza ludzi? Transport, bezpieczeństwo i zdrowie. No wiadomo, z bezpieczeństwem jest kiepsko, nawet prosta rzecz jak pomalowanie pasów, to trzeba angażować media. Zdrowie to mieszkańcy sami oceniają i wyjeżdżają poza Grudziądz, żeby się leczyć. A co tam jeszcze było? Bezpieczeństwo? Transport. Transport jest sparaliżowany. Fakt, że jest w tej chwili rano. Ale co pan oczekuje? To znaczy jeszcze raz. To nie będzie falstart tego projektu, bo to jest kolejny projekt. Było Pokochaj Grudziądz, Hasz Gru i w zasadzie to tylko się na slajdach skończyło. Nie. To Pokochaj Grudziądz się na slajdach nie skończyło. To jest projekt, który cały czas promuje miasto i apeluję także do Państwa, także do Pana, żeby być ambasadorem Grudziądza i przedstawiać pewne rzeczy też w sposób taki pozytywny, zapraszać do Grudziądza, bo nie problemem jest wszystko krytykować, hejtować. Oczywiście, pewnie taka narracja się łatwiej przebija, ale jeżeli kochamy to miasto, to bądźmy ambasadorami. Zapraszajmy rzeczywiście nowych mieszkańców, nowych inwestorów. Pokazujmy to, co się dzieje w mieście w sposób pozytywny. To, że dzisiaj prowadzimy inwestycje, rekordowe inwestycje, to robimy po to, żeby jakość życia w mieście była lepsza. Jeżeli pan remontuje mieszkanie, remontuje łazienkę na przykład, no to trzeba się pogodzić, że przez jakiś czas będzie się trudniej funkcjonowało. Ja myślę, że mieszkańcy pewne rzeczy rozumieją. Ja też się spotykam z mieszkańcami. My nie jesteśmy idealni. Nikt nie jest idealny. Ja nie jestem idealny. Wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy się też na tych błędach uczymy. Ale robimy to dla przyszłości Grudziądza. I takie jest nasze przesłanie. I oczywiście pewne niedogodności są. Ja za te niedogodności mogę przeprosić. I to wielokrotnie czynię. Ale niestety nie przejdziemy pewnych procesów inwestycyjnych bez utrudnień, bo to jest niemożliwe. Przypuszczam, że pan redaktor by zadał pytanie inne, jakby się nic w Grudziądzu nie działo. To wtedy by pan zadał pytanie, a dlaczego nie pozyskujemy środków inwestycyjnych? A dlaczego nie prowadzimy inwestycji? My to robimy. Wyszliśmy z pewnego dołka. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały inwestycje, a właściwie ich nie było, nie wiem, 3-4 lata temu. Nie było inwestycji w Grudziądzu. Myśmy pomimo trudnej sytuacji te inwestycje uruchomili i je robimy i skutecznie pozyskujemy też środki zewnętrzne. Oczywiście to jest związane z uciążliwością, ale to jest naturalne. I za to mówię, mogę przeprosić i przepraszam i powtarzam, nikt nie jest idealny, każdy popełnia błędy, ale robimy to po to, aby Grudziądz wykorzystał swój potencjał. Potencjał, świetny potencjał, który ma. A żeby to robić, no musimy się rozwijać. No może właśnie trzeba było poczekać rok, żeby ktoś, kto przyjedzie, no dzień dobry, nie doznał szoku. Decyzja, uważamy, że powinniśmy robić pewne rzeczy równolegle i uważamy, że w pewnych obszarach jesteśmy zapóźnieni i dlatego właśnie podjęliśmy takie, a nie inne działania. Jeszcze jedno, ja chciałam dopytać,
Pan prezydent mówił o pewnej etapowości. Kiedy pan prezydent chciałby osiągnąć ten cel, czyli tą spójną politykę informacyjną, promocyjną z tym logo, które będzie wszechobecne w mieście? Jaki jest taki ten rys, jeżeli chodzi o... To jest rozłożone na miesiące, ja myślę docelowo na lata, dlatego że w tej chwili zaczniemy od naszych jednostek, od tych, co na przykład, które miały od dawna przewidywane pewne rebrandingi, chociażby ZDM-u, MORiL-u, MZK, który, no jak Państwo naprawdę obiektywnie na to spojrzycie, to są pewne archaiczne logotypy. Szpital i tak się przygotowywał do zmiany, czy strony internetowej, która ma być bardziej przyjazna dla pacjentów, do zmiany swoich tutaj oznaczeń. Więc jakby te działania i tak były zaplanowane, i tak muszą być wykonane. A chcielibyśmy, żeby one już były prowadzone według jakiegoś przyjętego standardu, bo wiadomo, że robimy to na wiele, wiele, wiele lat. I myślę, że te efekty będą widoczne. Może nie od razu, ale myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy już mieszkańcy zauważą pewną spójną politykę. Państwo nie przyjeżdżajcie do nas poza Grudziądze, bo miasto, centrum jest wycofane. Miasto to nie tylko transport, naprawdę. My naprawdę bardzo ciężko pracujemy. Miasto jest jednym z bardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. I w tym temacie się robi audyty, a za chwilę już będzie trzeba konkrety jakieś robić. I ktoś, kto przyjedzie do Grudziądza, to ocenia już teraz, bo wyszedł na przykład komunikat z miasta w postaci nowej promocji, że jakaś nowa wspólna polityka informacyjna. Przyjeżdża do Grudziądza, miasto rozkopane, za chwilę zima, do centrum się nie wejdzie, bo jest smog generalnie. O zdrowie to tutaj mieszkańcy mogą sami, że tak powiem, to ocenić, po komentarzach widać, jak to wygląda. Znaczy, także to jest ocena pana redaktora. Nie, to nie jest moja ocena, to jest ocena mieszkańców. Dobrze, panie redaktorze, pan wspomniał o tym, co mieszkańcy mówią. To ja dam takie dwa przykłady. Kiedy ktoś się zapyta, przyjeżdżam do Grudziądza na parę dni, to pod spodem są wpisy, bardzo negatywne dla nas. Ostatnio pojawił się wpis mówiący o tym, że przyjechała tutaj była Grudziądzanka, która, jak określiła, tu się urodziła, tu wychowała. I obsmarowała nasze miasto tak, jak przed chwilą pan. Tyle, ile pozytywnych reakcji od mieszkańców Grudziądza było pod tym postem, to ja sama nawet skomentowałam jako Grudziądzanka, że po prostu jestem dumna z nas, że my jednak kochamy to miasto, mimo wszystko. Także czasami musimy po prostu spojrzeć z tego kierunku, naprawdę. To miasto nie jest takie, jak my sami tutaj je widzimy wewnątrz. Ja myślę, że postrzeganie miasta, mimo wszystko, panie redaktorze, trzeba naprawdę to miasto kochać i myślę, że wielu mieszkańców z panem by się nie zgodziło. Ja wielu mieszkańców każdego dnia spotykam i postrzeganie miasta jest zupełnie odmienne od tego, co pan prezentuje. Więc nie uogólniajmy tego, bo to jest bardzo niesprawiedliwe i jeszcze raz Państwa bardzo proszę, bo rola też jest Państwa bardzo duża. Budujmy wspólnie pozytywny wizerunek naszego miasta na zewnątrz. Możemy się nie zgadzać co do jakichś rozwiązań, może rzeczywiście, może coś robimy błędnie, ale działajmy na zewnątrz, bo wszyscy, tak to co zostało powiedziane, wszyscy jesteśmy ambasadorami naszego miasta. Wszyscy jesteśmy ambasadorami i wszyscy powinniśmy pracować na rzecz pozytywnego wizerunku naszego miasta. I tego też panu życzę.